3 lipca wspominamy świętego Rajmunda Gerarda Presbitera. Rajmund urodził się w Tuluzie około 1050 roku. W młodym wieku został kantorem w kościele Sansernini. Gdy owdowiał, został kanonikiem i służył w różnorodnych dziedzinach. Zbudował przytułek dla obcokrajowców, 2 mosty na rzece Hers, przede wszystkim zaś kontynuował i niemal do końca doprowadził budowę bazyliki. Konsekrowano ją w roku 1096. Zmarł w opinii świętości w Tuluzie 3 lipca 1118 roku, nie doczekawszy się ukoronowania całego swojego dzieła. Jego lokalną cześć zaaprobował w roku 1652 papież Innocenty X. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Rajmunda na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.